Napiszcie proszę w komentarzu, czy nas widać, czy nas słychać. Do której klasy chodzicie? Jak macie na imię? I z jakiej miejscowości nas oglądacie? Napiszcie też, czy mieliście już do czynienia z kodowaniem. Czy na przykład kodujecie w jakichś aplikacjach albo programach, albo znacie jakieś zabawy z kodowaniem. Dobrze, widzimy, że nas widać, że nas słychać. Kochani, witam Was bardzo serdecznie na takim specjalnym kodwikowym webinarze wspólnie z Anią Świć i Rafałem Mitkowskim w Klubie Młodego Programisty Online. Kochamy programowanie, lubimy programować, lubimy kodować na macie, dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy dzisiaj zadania różne. Jakie to będą, Anio, zadania? Najpierw będzie troszeczkę logicznych zagadek, żeby poćwiczyć nasz umysł, a później będziemy programować w Scratchu Juniorze. Ale pomiędzy zagadkami a programowaniem musicie być też bardzo, bardzo czujni, bo w pewnym momencie podamy fragment hasła konkursowego. Na razie jeszcze nie wytłumaczymy dobrze, o co chodzi, ale jak się pojawi to hasło, to wtedy powiemy Wam, podamy Wam wszystkie szczegóły. Ale najpierw, Rafał, powiedz dzieciom, dlaczego my się w tym tygodniu z nimi spotykamy? Zobaczcie, w tym tygodniu spotykamy się specjalnie, bo w całej Europie wszystkie kraje, które tutaj, zobaczcie, są na mapie, w tych krajach odbywają się zajęcia z programowania różne, różne i to jest święto. Właśnie, czyli te zajęcia odbywają się w ramach święta, które trwa 2 tygodnie, chociaż nazywa się Code Week, czyli tak jakby był tylko 1 tydzień. I w tych wszystkich krajach dorośli wspólnie z dziećmi programują, pokazują, że takie zabawy, takie myślenie, jakie jest wymagane w programowaniu, to generalnie jest przyszłość. To jest coś, co jest potrzebne wszystkim ludziom, bo jest zarówno i kreatywne myślenie, i logiczne myślenie, i praca zespołowa również. I dobra zabawa też przy tym jest. Więc my teraz, zobaczcie. Popatrzcie jeszcze na tą mapę. Popatrzcie, popatrzcie, popatrzcie. Na pewno już zauważyliście, w którym kraju jest najwięcej wydarzeń. Zobaczcie na tą mapę. Tu jest 1700, tu jest 2800. A tu, gdzie nasza kochana Polska, zobaczcie, ile jest? Ponad 15 tysięcy. Tak, to koło, widzicie, jest największe i dostaliśmy nawet inny kolor niż wszystkie inne państwa. I to się dzieje dzięki Wam, Waszym rodzicom, Waszym nauczycielom, dzięki wszystkim osobom, które właśnie w tym okresie kodują, programują, i zgłaszają te wszystkie aktywności na stronie Codeweek. Ale nie jest łatwo, bo zobaczcie, że ta ilość wydarzeń jest w stosunku do liczby mieszkańców, więc musimy dalej jeszcze robić wydarzenia, uczestniczyć, organizować, zapytać w szkole nauczycieli, czy robią już wydarzenie Codeweek, czy będziemy programować wspólnie, tak? I koniecznie zgłosić te wydarzenia. Namawiać i rodziców też namawiać. To co? Idziemy już do zadań? Tak, myślę, że tak. Dobrze. Pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie. Odkryjemy tutaj jakąś literę. W jaki sposób my ją odkryjemy? Najpierw znajdziemy pole startowe. To pole startowe będzie E5. Poszukajcie, które to jest pole E5. Jeśli nigdy nie szukaliście pól na podstawie koordynatów współrzędnych, to my Wam teraz powiemy, jak to zrobić. Można pociągnąć jedną linię wzdłuż literki, w naszym przypadku to jest literka E, a drugą linię wzdłuż cyfry. W naszym przypadku będzie to 5. I zobaczcie, miejsce przecięcia to jest właśnie poszukiwane przez nas miejsce.
Czyli tutaj na tym miejscu jest literka M. To nie jest jeszcze nasza poszukiwana litera. To jest tylko miejsce, z którego będziemy startować. I teraz będziemy musieli się bardzo, bardzo skupić, bo ja będę kierować do góry, do dołu, w prawo, w lewo i będziecie musieli zgodnie z tym kierunkiem pilnować, gdzie znajdujemy się, na którym polu aktualnie jesteśmy. Więc trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Ja w pewnym momencie powiem stop i to będzie to nasze poszukiwane właściwe pole. Gotowi jesteśmy wszyscy? Pamiętacie, skąd startujemy? Z pola E5. Uwaga, uwaga. Do góry, w prawo, do dołu, w prawo, do góry, w prawo, do dołu, w lewo, do góry, stop. Wiecie już, jaką literkę odkryliśmy? Napiszcie proszę w komentarzu, na jakiej literze się zatrzymaliśmy. Rafał, ty też z dziećmi wędrowałeś po planszy? Tak. A jaką literę odkryłeś? Poczekam jeszcze na komentarze. Niech wszyscy mają szansę, żeby napisać właśnie... Tak, napisać. Że to literka C. Tak. Jest to C, to będzie pierwsza litera w Code Week. No to przechodzimy teraz do zadań logicznych. Mamy przygotowane dla Was trzy zagadki. Będziemy odkrywać trzy hasła. Tutaj zobaczcie, mamy zagadkę pierwszą. O, mamy zagadkę pierwszą. Zobaczcie, są trzy rysunki. Już właśnie chciałem to wypośrodkować po prostu. O. Mamy trzy rysunki. I w tych rysunkach jest ukryte jakieś hasło. Tutaj, w tych... Co to mamy za obrazki? Ta jedyneczka to znaczy tylko, że to jest pierwsza zagadka, bo będzie jeszcze druga zagadka i trzecia zagadka. Więc patrzymy tylko na te obrazki. Mamy kota, mamy marchewkę i mamy psa. Kto ma pomysł, co to będzie za hasło? Jakie mogło się tutaj ukryć hasło? I na jakiej zasadzie my to hasło ukryliśmy? Mhm. Kot. Marchewka. I piesek. Tak, pierwsze literki to jest dobry trop. No to sprawdźmy na drugiej planszy, co to będzie za hasło. Za bardzo powiększone było, Rafał, i dlatego nie widać było odpowiedzi. O, już. O, widzicie? KMP, czyli Klub Młodego Programisty. Pierwsza zagadka za nami, przechodzimy do drugiej zagadki. Od razu mówię, że ta będzie zdecydowanie trudniejsza, a nawet będzie taka bardzo trudna z gwiazdką. Mamy tutaj... kota, domek, warzywo i mamy końcówkę hasła nie. Kot, domek, warzywo, nie. Ktoś ma jakiś pomysł? Tym razem to nie będą pierwsze litery w naszych słowach. Pokombinujcie, jaki będzie początek tego wyrazu, który się skończy na nie. Kot, domek, warzywo.
Kodowanie. Fantastycznie. Sprawdźmy, czy na pewno to jest kodowanie. Bardzo dobrze. Tym razem braliśmy pod uwagę pierwsze dwie literki w wyrazach. No to ostatnia zagadka i zaraz weźmiemy się za prawdziwe programowanie. O, zobaczcie, tu tych obrazków mamy sporo. Co to będzie? To będzie sałata na początku, cytryna, rower, co tam dalej, Rafał, jest? Ananas, truskawki. Uwielbiam truskawki. Cytryna. Hipopotam. Sałata, cytryna, rower, ananas, truskawki. To jakiś trudny cytryna, wyraz. Hipopotam. Tak, tutaj zagadka będzie zaszyfrowana w ten sam sposób jak zagadka pierwsza, czyli szukamy pierwszych literek, poszukajmy ich wspólnie. W sałacie pierwsza literka to co to będzie? W cytrynie, w wyrazie rower, ananas, truskawki, cytryna, hipopotam. Kto już wie, co to za słowo? Ten wyraz chyba nie jest polski. I nie jest przypadkowy, on będzie nam za chwilę potrzebny. Czy znacie już odpowiedź? Tak, to sketch, ale upewnijmy się jeszcze. Sałata, cytryna, rower, ananas, truskawki, cytryna, hipopotam. I przechodzimy do kolejnej planszy. A teraz uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Niespodzianka. Będzie konkurs. Konkurs, w którym trzeba być bardzo, bardzo uważnym, bo przez kolejne 4 dni, czyli dzisiaj i kolejne 3, dzisiaj, jutro, w czwartek i piątek podamy fragment hasła. Dzisiaj tym fragmentem jest zabawa. Musicie ten wyraz sobie zapamiętać, a najlepiej gdzieś zapisać. Następnie jutro zapisać jutrzejszy wyraz. W czwartek czwartkowy wyraz. W piątek piątkowy wyraz. A na naszym niedzielnym spotkaniu podamy jeszcze pytanie konkursowe. I wtedy poprosicie rodziców, żeby w komentarzu napisali całe hasło, które uzbieraliście przez te 4 dni i odpowiedź na zadane przez nas pytanie. I będzie można wygrać fantastyczne nagrody. Rafał, jakie to będą nagrody, pamiętasz? No właśnie, czy mamy to gdzieś spisane? Wiem, że na pewno będzie. Ja pamiętam, będzie. To będą dwa roboty. Dwa roboty. Jeden to będzie taki, który można, zobaczcie, można tutaj zdjąć. Drugi będzie taki sam. Dołożyć, a to jest, zobaczcie. Tak, czyli taka super nagroda, takie dwie super nagrody, czyli roboty GenieBot. Będą minimaty i będą jeszcze krążki z rozszerzoną rzeczywistością. Czyli przy pomocy takiej specjalnej aplikacji bezpłatnej będziecie mogli zobaczyć, jak różne przedmioty stają się takie trójwymiarowe. Więc zapamiętajcie, dzisiaj hasłem jest zabawa. Trzeba jeszcze zapamiętać jutrzejsze hasło, hasło, które podamy na czwartkowych zajęciach i hasło, które podamy na zajęciach piątkowych. I wtedy w niedzielę musicie w komentarzu poprosić rodziców, żeby napisali całe hasło i dodatkowo odpowiedzieli na pytanie, które zadamy. To nie będzie trudne pytanie, więc nic się nie martwcie. A teraz przechodzimy już do Scratcha Juniora.
Rafał, przypomnij proszę dzieciom, w jaki sposób trzeba postąpić, żeby jednocześnie mogli nas obserwować, słyszeć to, co my mówimy i działać w Scratchu Juniorze. Zobaczcie, jak mamy tutaj, jak mamy przeglądarkę, to możemy złapać za narożnik i dowolnie to okno sobie ułożyć. I teraz, jeżeli oglądacie nas w jednym oknie, a chcecie pracować w jakiejś innej aplikacji, to wystarczy, że zrobicie nowe okno i przesuniecie sobie tak, jak chcecie. Tak? Ale przede wszystkim dzisiaj, jak mamy Scratcha Juniora i macie go na komputerze albo na tablecie, to to okno tutaj, gdzie my jesteśmy, możecie sobie przesunąć, tak, gdzieś na bok, żeby nas słyszeć, albo możecie nas słyszeć na smartfonie lub tablecie. I ja tutaj uruchamiam teraz aplikację Scratch Junior, którą mam zainstalowaną na komputerze. I zobaczcie, co tu mamy. Mamy nowy projekt, czyli plusik w lewym górnym rogu. Jak w każdym nowym projekcie pojawia się ludzik. Ale my go nie chcemy. Dzisiaj, tylko chcemy, ale dzisiaj jest nam niepotrzebny. Dzisiaj jest nam niepotrzebny. Dzisiaj dodamy dwa roboty. To będą przez Was stworzone roboty, jeśli byliście na niedzielnych zajęciach, więc będzie można wykorzystać tego robota, którego stworzyliście w niedzielę. W niedzielę, tak, dokładnie, w niedzielę. Natomiast jeśli nie byliście, to nic się nie martwcie. Razem z Rafałem stworzycie swojego robota od podstaw. Jeden robot będzie po lewej stronie sceny, drugi robot będzie po prawej stronie sceny. I tak będziemy musieli zaprogramować te roboty, żeby one do siebie podeszły. Wtedy jeden się przedstawi, drugi się przedstawi. Również dzień dobry. Tak? I jak się już przedstawią, to wasze roboty, więc one się przedstawią tak, jak wy będziecie tego chcieć. Rafała robot przedstawi się tak, jak będzie chciał Rafał, ale wasze tak, jak wy chcecie. Jak się już przedstawią, to zauważą, że dookoła na scenie fruwa całe mnóstwo kolorowych kołtujkowych baloników. Bo to święto. Bo to święto. Dokładnie tak. I będą chcieli te balony wyłapać. Wy będziecie poruszać tymi waszymi robotami albo palcem, jeśli pracujecie na tablecie, albo myszką. I jeśli traficie w taki uciekający balonik, dotkniecie go waszym robotem, to ten balonik zniknie. Czyli tak, jakbyśmy go przebili szpilką. No to co? Od czego zaczynamy? Potrzebujemy duszki. Będą nam potrzebne duszki roboty. Wchodzimy w plusik w lewym górnym rogu. Dodamy jednego już tutaj duszka. Rafał ma takiego granatowego. Dwa razy klikamy albo raz i... Tylko on jest taki za wielki. On jest taki za wielki. I zobaczcie, jak klikniecie tutaj w tą różowo-fioletową szufladkę i na przestrzeń roboczą ściągniecie taki klocek, gdzie jest mały biały ludzik i teraz będziecie na ten klocek naciskać, no to wtedy nasz robot się zmniejszy. Czyli jeden bohater jest gotowy. Jeśli nie mieliście swojego bohatera, to nic się nie martwcie, teraz zrobicie z Rafałem go od podstaw. Więc klikamy w plusik w lewym górnym rogu. Następnie wybieramy białą kartkę w lewym górnym rogu i pędzelek. I zobaczcie, przenieśliśmy się do takiego edytora graficznego, troszkę podobnego do Painta. I tutaj możemy narysować swojego własnego bohatera. Ten wasz robot może wyglądać, jak sobie go wymarzycie. To jest wasz robot, pamiętajcie. Więc nie sugerujcie się tym, co będzie rysował Rafał. Ci z Was, którzy jeszcze nie bawili się w tym edytorze, zobaczcie, jeżeli mamy tutaj wybraną taką linię, to rysujemy sobie dowolnie linię. Tutaj mamy oczywiście wybór grubości linii, czyli możemy rysować linie grube i linie cienkie. Mamy też różne kolory. Mamy cofnij, możemy teraz rysować kółeczka, zobaczcie.
z różną grubością, tak, różnej grubości. Możemy rysować kwadraty. Możemy też od razu wypełniać kolorem takie obiekty. I tak samo trójkąty możemy rysować dowolnie, zobaczcie, tak jak chcemy. Tak? I teraz mamy pustą planszę. Chcemy narysować naszego robota, czyli wybieracie taki kolor, jaki chcecie, to jest wasz robot. I ja taki postaram kształt się, też, jaki chcecie. Ta myszka czasami mnie nie słucha, ale postaram się jakoś dać sobie z nią radę. Na przykład, a nie, mój robot miał być kwadratowy, znaczy taki prostokątny. I zobaczcie, wypełnię go kolorem czerwonym i on będzie miał takie właśnie, jak rysowałem, to stwierdziłem, że będzie taki miał specjalne nóżki, bo on pracuje na Marsie i on po prostu jest marsjańskim robotem, tam inaczej się porusza, wiecie, po prostu, więc mój robot będzie po prostu miał o, takie pamiętajcie, nóżki że wasz może inne. Być inny. Czy? Ale Rafała też to jest piękny, taki tylko ja proponuję, żeby mu dodać jeszcze głowę. On tu będzie miał głowę taką, żeby mógł różne sygnały odbierać. O, zobaczcie, czyli tutaj będzie miał jeszcze, musi tak mieć... Tak troszkę mi się pokojarzył ten robot twój z kominkiem, ale może dlatego, że już się coraz bardziej chłodno antenki. Robi na dworze. Musi mieć zielone antenki, żeby odbierać kosmiczne sygnały. Ja bym mu jeszcze oczy dodała, jak sądzicie. Już, zaraz. Tu, zobaczcie. Tak? I oczywiście musi mieć tutaj takie oczy kamerki. O, żeby sprawdzać, co się dzieje. I co? Czyż nie jest piękny? Dobrze. To zobaczcie, możemy zatwierdzić. To teraz go troszkę zmniejszmy, żeby ten drugi nie czuł się taki drobniutki przy nim. A to jest wypośrodkowanie, nie ten klawisz, nie ta ikonka. Już, ma robota już. O. Super. Nieoznakowani. To teraz nastaw go proszę po prawej stronie. Ustaw go. Przesuwamy duszki po prostu poruszając paluszkiem albo kursorem. I teraz zobaczcie po lewej stronie, jak mamy już dodane dwa duszki, to jeden z nich jest podświetlony na pomarańczowo, a drugi nie. Ten podświetlony na pomarańczowo oznacza, że właśnie ta przestrzeń robocza na dole tutaj ekranu, na której będziemy za chwilę tworzyć program, jest aktywna dla tego duszka podświetlonego. Więc my teraz sobie klikniemy i podświetlimy tego pierwszego duszka. Hop. I najpierw stworzymy program dla niego. Postaramy się zrobić taki program, żeby jeden duszek wędrował do drugiego, drugi do pierwszego i żeby się spotkali w połowie drogi. Zobaczcie, tutaj mamy takie kolorowe ikonki, puzelki i jak naciśniemy ten żółty, to tam będzie taki puzelek z zieloną flagą. Ściągnijcie go proszę na przestrzeń roboczą i teraz będziemy chcieli powędrować do tego naszego drugiego robota, czyli musimy się przesunąć w prawą stronę. Jak popatrzycie na górze, jest taka kartka pokratkowana. Warto ją włączyć, bo dzięki niej łatwiej będzie wyliczyć, ile musimy zrobić kroków. Policzmy, Rafał, ile u nas musi zrobić ten robot kroków, żeby tak w połowie drogi był. Zobaczcie, tutaj jest taka zaznaczona krateczka, to znaczy, że stąd zaczynamy liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8?
No on tak w połowie drogi, bo ten drugi też niech sobie trochę połazi. I zobaczcie, tutaj na dole jest taka jedynka. Jak na nią klikniecie, to możecie od razu sobie wybrać liczbę powtórzeń. Dotąd. Dobrze, to teraz go cofnijmy. I na chwilę wejdźmy w tego drugiego robota. I teraz też tutaj zacznijmy mu program zieloną flagą. I ten będzie musiał się poruszać w przeciwną stronę, czyli w lewo. Ile kroczków on musi zrobić? 4. Tak mi się wydaje. To teraz sprawdźmy, czy się spotkają. Jeszcze ma się wydaje mi się, że ten drugi mógłby zrobić 6 kroczków. To sprawdźmy teraz. By się nie zderzyły. O nie, super, spotkały się, fantastycznie. To teraz wróćmy do tego pierwszego i ten pierwszy powie, jak się nazywa. Zobaczcie, jak wejdziecie w fioletową szufladkę, właściwie różowo-fioletową, chyba bardziej ona jest różowa niż fioletowa, trudno tak określić, to mamy taką chmurkę dialogową. Ściągnijcie proszę tą chmurkę i tutaj, jak klikniecie na to hej, to możecie napisać na przykład cześć, albo co tylko chcecie. I teraz ważne byłoby, żeby te roboty nie mówiły w tym samym czasie, tylko żeby ten drugi robot zaczął rozmawiać i jak ten pierwszy skończy, żeby to był dialog, a nie takie wzajemne przekrzykiwanie się. Jak możemy to zrobić? Skąd ten drugi robot będzie wiedział, że tu to jest już ten moment, kiedy można wystartować? Musi dostać jakąś informację od tego pierwszego robota. I zobaczcie, jak wejdziecie jeszcze raz w żółtą szufladkę, to tutaj mamy taką zamkniętą kopertę, czyli wysyłanie wiadomości. Dodajmy proszę tutaj tę wiadomość. I zakończmy program. To ten nasz robot pierwszy będzie taki małomówny. Nasz powie tylko cześć. To teraz wejdźmy proszę w tego drugiego robota. I tu musimy otworzyć drugi alternatywny program. Utworzyć. Czyli taki musi odebrać wiadomość od pierwszego. Widzicie? Tu mamy taką otworzoną kopertę. Więc układamy nowy program. I jak odbierze wiadomość, to co on powie? Wejdźmy sobie do fioletowej szufladki, wybierzmy chmurkę dialogową i co on powie? Jestem. Z planety Mars. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Super. I teraz, gdybyście chcieli, żeby wasze roboty dalej ze sobą rozmawiały, to teraz ten robot musiałby wysłać wiadomość do pierwszego. I tutaj to, co ważne, trzeba byłoby pilnować kolorów kopert, bo jak Rafał dotknie w ten trójkącik pod kopertą, to zobaczcie, że koperty są w różnych kolorach. I to jest bardzo ważne, żeby koperta otworzona i zamknięta była w tym samym kolorze, bo to jest taki adres. My nie będziemy tutaj więcej już dodawać rozmów, bo jeszcze będą baloniki. Zobaczymy jak z czasem. Jak czas nam pozwoli, to jeszcze wrócimy do tego i dodamy tutaj tych rozmów więcej. Ale na razie sobie tutaj przystopujemy. Sprawdź proszę Rafał, czy one rzeczywiście będą rozmawiać tak, jak powinny rozmawiać. Czyli uruchomimy program, zobaczymy, jeden powiedział cześć i jak skończył mówić, to przedstawił się drugi. Świetnie. To teraz będziemy dodawać nowe duszki, kolorowe baloniki. My tych baloników dodamy może 3, nie będziemy tak bardzo dużo dodawać, ale pamiętajcie, że czym więcej ich dodacie, tym zabawa będzie fajniejsza. Bo zaraz te baloniki będą nam uciekać po całej scenie, a my będziemy je paluszkiem łapać naszym robotem i jak złapiemy,
no to wtedy one poznikają. A jak ktoś ma świetną koordynację ruchów, to może naraz, jeśli pracuje na tablecie, spróbować łapać jednym i drugim. Przyznam szczerze, że tak nigdy nie próbowałam, czy się uda. Więc jak ktoś pracuje na tablecie, to niech sprawdzi i napisze w komentarzu, czy to się da, czy to w ogóle jest niewykonalne. No to wchodzimy teraz do nowego duszka, czyli plusik w lewym rogu. Tutaj to już prawie jest środek sceny. I wybieramy białą kartkę i pędzelek. Nasz pędzelek jest niewidoczny, musimy tutaj... Mamy, już. I teraz rysujemy jakiegoś balonika. Najlepiej, żeby ten balonik był jakiś taki ozdobny, na przykład dodatkowo z kropeczkami narysowanymi, żeby był taki piękny. Aj, za gruba linia, dlatego było tak. Może kropeczki byłoby ci łatwiej? Kółeczka musisz sobie wybrać. Mogę ci pomóc? Mogę ja porysować raz balonikę? Nie. Nie, to nie. Sam zobaczyć, jak damy radę. Nie poddamy się. Dobrze, drugi balonik zrobię. Proszę bardzo, to zrób ten drugi balonik. Dobrze, czyli tego zatwierdzamy. To jest piękny balonik, piękny. Bardzo nam się podoba. To teraz ja zrobię swój. Czyli znowu pędzelek. Może taki niebieski, zobaczcie. Co sądzicie, ładny będzie taki niebieski? Hop. Mój będzie miał też sznureczek. I mój będzie miał też kropki, takie różowe kropeczki piękne. Znaczy taką mam nadzieję, że wyjdą piękne. To jest marsjański balonik. Teraz je wypełnimy kolorem. Hop. Troszkę za duże, co nie? Łatwo by go było złapać. Zmniejszymy go. O tak. I poprosimy Rafała, żeby jeszcze jednego balona nam tutaj dodał. Czy nasz program nie dodaje jeszcze jednego duszka, jak to jest? Biała kartka i pędzelek. Coś za szybko robię. Dobrze. Zobaczcie, może być tak, że przede wszystkim, jak rysujemy większe obiekty, to będzie nam łatwiej. Oczywiście, że tak. Po prostu. I wtedy będzie nam dużo prościej, taki szybciej, takie kółeczka namalować, widzicie, po prostu, o. I tak samo, jeżeli chodzi o sznureczek, tutaj, tak, taki cienki, nie, to się urwie od razu, nie może być taki cienki, o, tak, i zobaczcie, tak, wtedy możemy sobie od razu też ten balonik zmniejszyć do takich rozmiarów, jak nam pasował, tak? Też nie, on powinien być troszkę większy. Nie dlatego, że jest mój, tylko żeby takie małe nie były. Nie, nie, w ogóle nie dlatego. I do tego balonika też musimy tutaj dorysować sznureczek. O, mamy. To teraz rozstawmy je w takich różnych miejscach sceny. Różne miejsca sceny, już są.
I teraz będziemy programować nasze balony. Wejdźmy proszę w pierwszego balona. Widzę, Rafał już wszedł. I na samym początku zrobimy tak, że ten balon będzie sobie fruwał i on będzie cały czas fruwał. Czyli wchodzimy w zieloną flagę, potrzebujemy zielonej flagi, czyli w żółtą szufladkę. I teraz zróbcie, jakie chcecie mu dodajcie kroki. Ze dwa do góry, w prawo, znowu do góry, znowu w prawo. Może się pokręcić, może podskoczyć. A na końcu dodamy mu nie taki zwykły czerwony stop, tylko taki czerwony puzelek z białymi strzałeczkami. I ten puzelek będzie oznaczał, że on się będzie stale poruszał. To pokaż, Rafał, jak twój będzie się poruszał. O, super. To teraz przystopujmy program i ja wam pokażę jeszcze jeden taki myk. Zobaczcie, jak wejdziemy w pomarańczową szufladkę, to tu mamy taki klocek z ludzikiem, jakiego damy na samym początku i tu klikniemy w ten trójkącik i wybierzemy turbo, taki szybki, szybki będzie szybki balon, to zobaczcie teraz, jak on będzie szybko się poruszał. Będzie trudniej go złapać, prawda? I teraz ten nasz program musimy skopiować do naszych dwóch pozostałych baloników. Zobaczcie, jak postawimy tutaj kursor albo paluszek i będziemy ciągnąć, ciągnąć, to widzicie, teraz dookoła mamy taką ramkę. To znaczy, że nasz program się skopiował. O, i jeszcze do drugiego balonika. Hop, 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 hop. I teraz wejdziemy sobie na następny balonik i tutaj coś troszkę pozmieniamy, żeby on nam się inaczej trochę poruszał, co? Żeby nie było nudy. Jeszcze coś mu, Rafał, byś dodał? Super, to teraz do trzeciego wejdź, proszę. I tutaj też mu coś pozmienia. I żeby każdy ruszał się troszkę w inny sposób, wtedy będzie trudniej je upolować. No to teraz zobaczmy, jak one... O, widzicie, każdy skacze inaczej. Fantastycznie. Oczywiście dobrze byłoby, gdybyście tych baloników dodali znacznie więcej, na przykład 10, wtedy zabawa będzie fajniejsza. No to stopujemy program, już przystopowaliśmy, tak? I teraz z powrotem wchodzimy na pierwszy balonik. I teraz będzie bardzo ważny moment, bo teraz musimy stworzyć taki program, który spowoduje, że jeśli naszego balonika dotknie robot, dotknie go inny duszek, to on wtedy zniknie. Czyli musimy tutaj dołożyć drugi alternatywny program. Jak klikniemy na białą, na żółtą, przepraszam, szufladkę, to zobaczcie, jest tu taki klocek, na którym narysowane są dwa duszki. I on właśnie oznacza, że jeśli jeden duszek dotknie drugiego duszka, to coś się stanie. No to zacznijmy program drugi budować od tego duszka. Co się miało zadziać, jeśli my złapiemy naszego balonika? Kto pamięta? Co miało się stać z balonikiem? Tak, miał zniknąć. To teraz wejdźcie proszę na tą różowo-fioletową szufladkę. I wybierzcie tutaj klocek znikania. Czyli taki ludzik z samymi konturami. I możemy zakończyć ładnie program czerwonym klockiem, żeby był piękny porządek. I teraz ten program musimy skopiować do dwóch pozostałych baloników. Czyli łapię i przesuwam. Łapię i przesuwam. A teraz zobaczę, czy jest. Tutaj jest. Tutaj też jest.
I teraz powiększmy sobie może nasz projekt, czyli taką białą karteczkę klikamy na górze, żeby to było lepiej widoczne dla Was. I Rafał teraz uruchomi, a następnie wybierze sobie któregoś robota i nim będzie starał się złapać balonik. A najpierw niech się przedstawią oczywiście, poczekajmy. I teraz próbujemy łapać baloniki. O, widzicie, zniknął. One już nam zdążyły wcześniej zniknąć, dlatego że dotknęły naszych robotów. Więc wróćmy. Przywróćmy proszę, przystopujmy. I postarajmy się nasze roboty trochę zmniejszyć. Bo one są takie ogromne, że łatwo tutaj jest nimi dotknąć. Przynajmniej jednego zmniejszymy. Jeszcze? Nie, będzie ok. Super. I może ja troszkę poprzesuwam te baloniki, żeby one na początku już tu od razu nie były na naszej trasie. Hop, żeby nam tak od razu nie poznikały. Oj. I tak troszkę niżej, zanim on doleci do góry, to one się przesuną. Spróbujmy teraz, jak nam to wyjdzie. Czyli klikamy zieloną flagę. Oj, roboty i się przedstawiły i złapałem jednego. I złapałeś jednego. Oczywiście jak tych baloników byłoby więcej, no to byłaby fajniejsza gra, bo można byłoby ich troszkę więcej tutaj połapać. Zobaczcie, mamy jeszcze chwilkę czasu, więc wróćmy na naszego pierwszego robota. Hop, dobrze, tutaj wróćmy do początku programu granatowym kółeczkiem. No i zobaczcie, pierwszy powiedział tylko cześć, następnie drugi nam powiedział, że jest chyba z Marsa, kliknijmy na tego drugiego. No to jak on już się przedstawił, to niech teraz wyśle wiadomość jeszcze do tego pierwszego i zapyta się go, a ty jak masz na imię? No bo tamten powiedział tylko cześć, to tak słabo. Dobrze, wyślę... czerwoną marsjańską wiadomość. Dobrze, wyślę czerwoną wiadomość marsjańską, ale zanim ją jeszcze wyślę, to jeszcze tutaj dodamy pytanie, a ty jak masz na imię? Czyli dodamy jeszcze nową chmurkę dialogową. Przed wiadomością. Wyślę, jak masz na imię? Super. I teraz wracamy na niebieskiego. Pamiętajcie, że ta wiadomość jest czerwona. I musimy tutaj utworzyć nowy program. Kiedy odbiorę czerwoną wiadomość? Zobaczcie, tu jest koperta, ale ta koperta ma zły kolor. Trzeba poprawić. Już jest. To co on powie? Jak go nazwiemy? Rafał, jak go nazwiesz? Ja... jestem Błękitek. Ładnie. I zakończmy tutaj, żeby był porządek, ładnie program. Wróćmy do tego drugiego robota. Jego programy też ładnie zakończmy, żebyśmy mieli tutaj wszystkie programy uporządkowane. Tam jeszcze jeden był program. Jakbyś mógł jeszcze raz wejść na tego swojego pięknego robota i zakończyć ładnie program. I teraz powiększmy.
wystartujmy jeszcze raz i jeszcze za chwilę dodamy tylko tło, żeby już było wszystko takie piękne. I teraz można łapać tamtego balonika. Teraz zobaczymy, gdzie on nam się tu pojawi. Złapany, udało się, świetnie. Czyli wracamy z powrotem do naszego projektu, proszę. No i ja myślę, że przydałoby się jakieś ciekawe tło. Wejdźmy, proszę, w tło. Zobaczmy, co tu możemy znaleźć, które tło Wam się podoba. Jeśli nie znajdziecie żadnego tła, które będzie Wam się podobało, to pamiętajcie, że tak jak tworzycie duszkę od podstaw, tak samo możecie stworzyć od podstaw tło. Są tu jakieś kosmiczne tła. Mhm. Tam na dole. Ale czy w kosmosie były balony latały? Kosmiczne balony. Kosmiczne balony, oczywiście. Kosmiczne balony. O, pięknie. Moim zdaniem ładnie. To ja bym jeszcze tutaj podpisała, że to jest kodełikowa kraina robotów. Co sądzisz, Rafał? Zobaczcie, tu mamy na górze takie ABC. Jak klikniemy, możemy tutaj coś napisać. Nie wiem, czy taki długi napis nam się zmieści. Zaraz sprawdzimy. Może napiszemy kraina. I teraz zauważcie, że tło jest ciemne i jak będą ciemne literki, to to będzie niewidoczne, ale tutaj mamy taką puszkę z farbą i możemy zmienić na jakieś jaśniutkie, takie białe na przykład. I zobaczmy, jak to wygląda. I trzeba jeszcze złapać tego zielonego balona. Poczekam, aż do mnie przyleci sam. Ale zobaczcie, ten zielony balon najwolniej lata, a najdłużej się uchował. No i co, jak sądzicie? Wyszło, moim zdaniem, wyszło całkiem ładnie. Oczywiście tą konwersację między robotami możecie sobie jeszcze rozbudować. One mogą powiedzieć więcej. Możecie też nagrać swój głos i wtedy przemówią Waszym głosem. Zobaczcie, jak tutaj sobie, kochani, wybierzecie zieloną szufladkę, to tutaj mamy taki mikrofon i jak na niego klikniemy, to można tutaj po kliknięciu w czerwone kółeczko powiedzieć coś, jestem robot jakiś, jak to Rafał go nazwał, błękitek i jestem na przykład z Marsa. I wtedy zatwierdzamy i widzicie, tu się pojawia nowy puzelek i tam będzie Wasze nagranie. Czyli zamiennie możecie zamiast chmurek dialogowych nagrać swoje własne wypowiedzi, a można zrobić troszkę tak, troszkę tak. Wszystko zależy od Was, to jest Wasz projekt. Zróbcie go takiego, jak sobie wymyślicie, jak sobie wymarzycie. I koniecznie dajcie nam znać, jak Wam się udało. Oczywiście. Będzie nam bardzo miło, jeśli poprosicie rodziców, żeby zrobili zdjęcie, zrzut ekranu właśnie z takiej Waszej gotowej pracy, gdzie widać Wasze piękne roboty, i wkleili to zdjęcie w komentarzu. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, jakie fantastyczne projekty udało Wam się stworzyć. Przypominamy o konkursie. Dzisiaj był pierwszy fragment hasła. Rafał, przypomnisz dzieciom, co to było za słówko do zapamiętania? Zabawa. Dokładnie tak, to jest zabawa. Od tego słowa zacznie się hasło. Pamiętajcie, że jutro na zajęciach podamy drugi fragment hasła, w czwartek trzeci, w piątek czwarty, więc nie zapomnijcie. A nagrody czekają. Tak, nie zapomnijcie, spotykamy się jutro o 17:00.
My Wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy jeszcze miłego wieczoru i do zobaczenia jutro. Pa, pa.